Składanie wniosków ruszyło. Wszyscy mają czas do 31 października tego roku na składanie wniosków. Przy czym jeżeli ktoś złoży wniosek do końca tego miesiąca, czyli do końca stycznia 2022 roku, wówczas wypłacamy mu to świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza rata do końca marca tego roku, natomiast druga rata do 2 grudnia. Natomiast te osoby, które złożą ten wniosek o dodatek osłonowy po 31 stycznia, wówczas wypłacamy im ten dodatek od razu jednorazowo w jednej kwocie. Dodatek osłonowy przysługuje osobom, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w przypadku gospodarstw wieloosobowych, natomiast w przypadku gospodarstwa jednoosobowego jest to dochód 2100 zł. Jest to dochód na rękę, czyli dochód po odliczeniu wszystkich podatków, składek ZUS-owskich itd., itd. Przy czym jest tu jedno zastrzeżenie bardzo istotne, mianowicie mamy tutaj taką zasadę, która nazywa się złotówka za złotówkę. Jeżeli dochód przekroczy kwotę nie więcej niż kwota dodatku osłonowego, to wówczas wypłacamy różnicę. Dodatek osłonowy przysługuje w wysokości od 400 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego do kwoty 1150 dla gospodarstwa wieloosobowego, tam liczącego 6 i więcej osób w rodzinie. Tak rozbudowany jest w tej chwili system komputerowy, że oni nie powinni tych ludzi tu sprowadzać, tylko wszystko przez komputer zrobić. Chciałem właśnie zrobić przez internet, ale mi coś nie wychodziło i bałem się, że popsuję. Więc musiałem tu przyjechać, wypełnić ten wniosek. Ministerstwo Klimatu nie przygotowało wniosków elektronicznych, które by ułatwiały składanie wniosków właśnie poprzez ścieżkę elektroniczną. Więc na dzisiaj jedyna możliwość, jaka istnieje w tym zakresie, to jest złożenie pisma przez ePUAP. Najłatwiej, czy najlepiej się zalogować, czy wejść na naszą stronę usług elektronicznych, miejskich, tutaj publicznych i w formie pisma takiego ogólnego, przewodniego napisać pismo, że w załączeniu przekazujemy wniosek o dodatek osłonowy i załączyć ten wniosek wypełniony, zeskanowany i trzeba to podpisać podpisem zaufanym, czyli profilem zaufanym albo podpisem kwalifikowanym. Można przyjść oczywiście złożyć, ale można też wysłać pocztą, jak każdy inny dokument urzędowy.